Siema, Tarek Piątkowski z tej strony. Dzisiaj przedstawiam Wam takie wiosło. Jest to gitara zupełnie innej półki cenowej niż dotychczas testowałem. Troszkę po tuningu. Jest to Ibanez ARZ 307BK. Jak widzicie, bardzo ładna czarna gitara. Gitara jest wyprodukowana made in China, widzę. Korpus jest z mahoniu. Tak samo gryf. Gryf jest set in, można zobaczyć. Podstrunnica palisander. Menzura 25 cali. 2 potencjometry. Wolum, ton, potrójny przełącznik. 2 humbuckery. Tu fabrycznie były humbuckery pasywne, zostały wymienione na EMG 707 set, gryf i most. I jeszcze zostały one puszczone na 18V, czyli 2 bateryjki 9V. Mostek Tin Tune. Kolor osprzętu, jak widzicie, jest chrom. Gitara jest z serii Artist. Jest to model bardzo ceniony wśród gitarzystów. No zobaczcie, jak to gra. Jak widzicie, gitara całkiem nieźle brzmi, jak na produkcję chińską i dość stosunkowo niski model. Jest całkiem spoko. Mi się wydaje, że dużo tutaj w tej gitarze dała zmiana humbuckerów. Jest selektywnie, jest mocno. Czuć ten machoń, przynajmniej ja słyszę. Napiszcie, co sądzicie o tym wiośle. Mi się wydaje, że jak na gitarę za stosunkowo nieduże pieniądze jest całkiem nieźle. Też jest nieźle wykonana. Dzięki, że obejrzeliście do końca. Taka moja prośba, kto może kliknijcie taki mały klawisz, tam jest subskrybuj. To naprawdę mi pomoże. Lajkujcie, komentujcie, trzymajcie się, cześć.